Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Tak, no, trochę mi się wierzyć nie chce, bo pamiętam ten rok 2004, kiedy mieliśmy debiut na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i no, czas szybko płynie i dzisiaj faktycznie będziemy obchodzić 20-lecie y, tego wydarzenia. Dzisiaj absolutnie jesteśmy przekonani, że to był bardzo dobry ruch. Ta giełda w wielu aspektach nam pomogła. No, jak popatrzymy na wyniki spółki, na to, jak rośliśmy, no, to, to nikt nie powinien mieć wątpliwości. Zadaliśmy sobie nawet trochę trudu i, i policzyliśmy, i może podam dla przykładu takie dwie tylko proste liczby. Nasze przychody od momentu debiutu giełdowego urosły ponad 150 razy, a zysk operacyjny blisko 100 razy. No i to jest dowód najlepszy na to, jak przez te 20 lat się rozwinęliśmy. Zakończyliśmy kolejny rok naszej działalności, i dzisiaj. Uważamy, że to był świetny rok. Uważamy, mało tego, uważamy, że to był najlepszy rok w naszej historii, jeśli popatrzymy tak czysto na biznes, na to, co, na to, co robimy we wszystkich segmentach geograficznych, w których działamy. Osiągnęliśmy blisko 16 miliardów 900 milionów przychodów. Zysk operacyjny na ifrs blisko 2 miliardy złotych i zysk netto na ifrs 530 milionów. I to są, myślę, najlepsze. Najlepszy dowód na to, że, że powinniśmy za, być zadowoleni yy, z tego roku, bo, bo to był po prostu świetny rok, chociaż wszyscy wiemy, że otoczenie nam nie pomaga i że działamy w takich, no, że tak powiem, niezwykłych uwarunkowaniach geopolitycznych. Mamy wojnę za naszą granicą już od, od dwóch lat, mamy wojnę w Izraelu, która pojawiła się. Czy wybuchła w czwartym kwartale tamtego roku? To wszystko nie pomaga. Nie pomaga z tym wszystkim się zmagamy, ale, ale no jesteśmy, jesteśmy na tyle skuteczni, że te wyniki są takie jakie są. I rzeczywiście postanowiliśmy podzielić się jak zwykle z naszymi akcjonariuszami wypracowanym wynikiem. Wypłacimy 3,66 zł na każdą akcję, co jest no, największą. Kwotą, jaką do tej pory wypłacaliśmy, chociaż ten, ta sumaryczna kwota dywidendy będzie niższa niż w tamtym roku, ale to z te, tylko z tego powodu, że akcje własne, które są w posiadaniu ASECO Polend, nie biorą udziału w dywidendzie. Więc sumarycznie wypłacimy 250 milionów i jeszcze raz przypomnę, 3,66 3 ,66 zł na akcję. Te efekty różnic kursowych są u nas bardzo, bardzo widoczne, dlatego że pamiętajmy o tym, że w grupie ASECO blisko 90%, tam dokładnie 88% przychodów pochodzi z naszych spółek zagranicznych, i oczywiście różnice kursowe z tego powodu mają duży wpływ na, na naszego pnl To jest szczególnie widoczne w grupie Formula, gdzie mamy parę złotówka, dolar, i tutaj. Tutaj te różnice kursowe były największe. Tak, no dla ciekawości i przypomnienia podam, że gdybyśmy pokazali przychody według stałych kursów, to byłoby o półtora miliarda więcej, więc to są naprawdę znaczące kwoty. Nas, nas, nas natomiast cieszy to, co dzieje się jakby biznesowo i organicznie, bo nasze biznesy, Średnio w całej grupie rosną organicznie mniej więcej o 5%. Do tego dokładamy jeszcze efekty akwizycji, które cały czas realizujemy, więc my, taki jakby biznes podstawowy, mamy bardzo zdrowy. na no te różnice kursowe to jest coś, na co wpływu nie mamy, to się gdzieś tam na papierze w naszym PNL-u faktycznie pojawia. Co do prognozowania, no to no nie chciałbym być tutaj jakąś wróżką, i no to są rzeczy, na które nie mamy wpływu oczywiście. i i one się później pojawiają w naszych wynikach jako pochodna tego, co się na rynku walutowym dzieje. Pamiętajmy, że spółki izraelskie należące do grupy Formuli prowadzą działalność nie tylko w Izraelu. Oczywiście Matrix to jest spółka największa i przypuszczalnie. Posiadająca ponad, nawet na pewno ponad 90% przychodów z rynku izraelskiego. Natomiast już sapiens ma tylko 10% z Izraela, a to jest spółka działająca globalnie, więc ten wpływ Izraela na całą formułę nie był aż tak duży. Natomiast oczywiście on był zauważalny, tak? I było no, zaniepokojenie. Ludzie siedzieli w domach, pracowali zdalnie, projekty, niektóre wstrzymane. No ale pamiętajmy, Izrael to jest kraj, który jest przygotowany na różne rzeczy, a w szczególności na konflikty zbrojne i tam dość szybko się otrząśnięto i można powiedzieć, że ta, nie powiem, że wróciło jakby wszystko do normy, ale sytuacja się na tyle ustabilizowała, że jak popatrzymy na całoroczne wyniki Formuli, to one były rekordowe, tak? Więc tam można powiedzieć, że, że to było niezauważalne koniec końców. Natomiast, no co, no, ten konflikt trwa, obserwujemy, co się dzieje. Pamiętajmy, że tysiąc osób mniej więcej... Spośród naszych pracowników z Izraela zostało wziętych do armii. tak? Oni w dużej części już wrócili, bo tam mniej więcej 600 osób już wróciło, no ale ciągle te 400 jest no, w armii i bierze udział w tym konflikcie, więc to też oczywiście nam nie pomaga, no bo to są osoby, które były normalnie przy projektach. Backlog mamy bardzo dobry i on nam pozwala z optymizmem patrzeć na ten rok, który właśnie zaczęliśmy, bo jak Popatrzymy na porównanie backlogu. Takie ćwiczenie wykonujemy co, co, co roku porównujemy beglog, który dzisiaj prezentujemy z beglogiem, który pokazywaliśmy rok temu, i tutaj te wzrosty są znaczne, bo to jest mniej więcej o 14% więcej niż. Pokazywaliśmy rok temu, więc to jest bardzo dobra sytuacja. A jeszcze bardziej nas cieszy to, że ten backlog jest mniej więcej podobny we wszystkich segmentach, w których działamy, czyli na, zarówno na rynku polskim, jak i w grupie Formula, jak i, jak i, jak i w, tej, w tym segmencie ASECO International. I to oczywiście napawa optymizmem, ale wiemy, że trzeba te projekty zrealizować, trzeba jeszcze troszkę wygrać nowych rzeczy, więc pracy jest na pewno pod dostatkiem. No, nad akwizycjami pracujemy nieustannie. No, ktoś oczywiście przyglądając się naszej działalności może powiedzieć, że to tempo akwizycyjne troszkę spadło, bo w 2022 roku do naszej grupy dołączyło kilkanaście spółek, a w ubiegłym roku tylko można powiedzieć siedem. Ale pamiętajmy o tym, że, że tak, pracujemy cały czas, cały czas spotykamy się, analizujemy rynki, rozmawiamy z nowymi spółkami, natomiast też staliśmy się tacy bardziej może selektywni w tym wszystkim, tam poszukujemy spółek, które rzeczywiście do nas pasują od strony produktowej, od strony kompetencyjnej, też poszukujemy ludzi, którzy widzą się w takiej grupie, jaką jest grupa SEKO to wszystko musi się nam składać i może... Z tego powodu tych akwizycji jest troszkę mniej, ale nie, nie ustajemy. Też rozwijamy się w tych wszystkich takich segmentach, które są dzisiaj uważa uważane za takie bardzo nośne, trendy, czyli mam tu na myśli cloud, mam tutaj na myśli sztuczną inteligencję, mam tutaj na myśli cyber security. W tych wszystkich obszarach działamy i na pewno będziemy tutaj się również rozwijać. Dla przypomnienia. my w tej chwili jako aseco Poland jesteśmy w posiadaniu blisko 18% naszych akcji własnych. I od początku mówiliśmy, że celem w ogóle całej tej akcji skupu akcji było troszeczkę zmiana struktury akcjonariatów w celu zbudowania większej wartości dla, dla akcjonariuszy i podniesienia tego kursu. No i dzisiaj na stole mamy kilka opcji. Wszystkie są bardzo poważnie rozważane. Jedna opcja to jest sprzedaż tych akcji do potencjalnych inwestorów, i tutaj no, mieliśmy teraz okres zamknięty, my się przygotowywaliśmy i będziemy Prowadzili tak, tak zwane non-deal non roadshows, czyli spotkania z potencjalnymi inwestorami, po to, żeby wzbudzić jakieś zainteresowanie i pozyskać nowych inwestorów, mam tu na myśli przede wszystkim inwestorów zagranicznych. No ale też cały czas na stole jest opcja umorzenia, której, o której nie zapominamy, bo też liczymy się z tym, że możemy to zrobić i można powiedzieć, że stać nas dzisiaj na to, no bo, bo oczywiście po to, żeby skupić akcje, zaciągnęliśmy niezwykły jak dla nas, kredyt w wysokości blisko miliarda złotych, ale, ale dzisiaj jesteśmy przygotowani, żeby go obsłużyć, żeby go na bieżąco spłacać. Zresztą ta dywidenda, którą wypłacamy stosunkowo duża, też jest dowodem na to, że mamy jakby płynnościową zdolność do tego, żeby z jednej strony obsługiwać kredyt, z drugiej strony dzielić się zyskami z akcjonariuszami, a z trzeciej strony jeszcze mieć pieniądze na normalny rozwój i ewentualne akwizycje. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.